Witam Was w barze. W moim barze. Ostatnio cały świat ponownie żyje Bondem. Cały świat, z wyjątkiem głównego zainteresowanego, ale nie spoilerujmy, kto nie był na filmie, nie będę zbyt wiele opowiadał. W filmie, który dla mnie, kochani, przestał być bondowski. Tak naprawdę, z filmu na film on coraz mniej jest w stylu bondowskim. Coraz bardziej przypomina zwykły film kina akcji. Ja lubiłem tego Bonda, który był po prostu wymuskany. Potem jak rozwalił tam kilku tam bandziorów, strzelił do nich z zegarka, na pstryczek kolejnych rozwalił i był wymuskany, piękny, cudowny. No i pił. A tutaj Bond nam się kończy, kochani, tak? Bo jeżeli spojrzymy na statystyki, to przez ostatnie 4 filmy Daniela on wypił, słuchajcie, 85 porcji alkoholu przez 4 filmy. To jest 21 porcji średnio na jeden odcinek. Grubo. W Casino Royale wypił najwięcej, bo 26 porcji, w Spectre 25. A w tym, który widziałem teraz, 7 dosłownie. Słuchajcie, zaczyna się od tego, kiedy pije Heinekena w barze. Dobrze, że Heineken to już wiemy, byliśmy na to przygotowani. Potem przy barze wali szota szkockiej. Fajnie. Potem przyjeżdża do domu i nalewa sobie kolejną. O dobrze. Myślę, rozkręca się chłopak. Tymczasem dopiero do następnego musiało dojść, jak spotkał Palomę. Paloma jest w ogóle moim faworytem tego filmu. Jeżeli jeszcze raz będę oglądał ostatniego Bonda, to ze względu na Palomę, która mnie absolutnie rozwala, a zwłaszcza jej sposób picia wodka martini. Albo raczej szybkość picia. Tam z Bond, a czy Bond z Palomą właśnie walą wodka martini na, no, na Smirnoffie z zestem z cytryny. Ześcik, ześcik. Potem się zaczyna awantura, w połowie awantury jeszcze wypija jednego, na koniec awantury chyba, wydaje mi się, walą po szocie irlandzkiej i koniec. A potem jeszcze gdzieś w tle czerwone wino, no dobre bordowskie Chateau Angelus i już 7 tak naprawdę razy Bond pije. No kończy się, a się no niestety skończył. Słuchajcie, już na naszym kanale pokazywałem Wam bardzo wiele filmów z drinkami bondowskimi. Był Vesper, tak. Link do filmu jest w opisie tego filmu. Było Negroni. Była wódka martini, było mojito. Słuchajcie, on naprawdę bardzo dużo tych drinków pił. Ale dziś pokażę Wam 3 drinki, mniej znane z bondowe drinki, a w ogóle, słuchajcie, one w ogóle nie pasują mi do tego Bonda. W ogóle. I prawdopodobnie dlatego one się nie przewijały w kolejnych filmach. Pierwszy koktajl, który przygotuję, to, kochani, jest Stinger. No właśnie, Stinger jest to połączenie brandy, czy też powiedzmy koniaku i likieru miętowego. Powiem tak, piłem Stingera parę razy w życiu, ale likier miętowy tylko w tym koktajlu, w żadnym innym. No dobrze, jeszcze raz, jak szedłem na randkę, przepłukiwałem usta białym kremem miętowym i to wszystko. No i ten Stinger tak nie do końca pasuje, bo to jest słodkawy, podany jeszcze na kruszonym lodzie, ale okej, biorę się do roboty. Schładzam szkło. Wywalam lód i dodaję kruszonego. Następnie w kolejności od lżejszego do cięższego nalewam. Niech będzie 40 ml brandy. I 20 ml likieru miętowego. Ja wiem, że z białym likierem miętowym może być problem, ale pamiętajcie, możecie użyć syropu. Syropu miętowego, tylko wtedy trzeba będzie zmniejszyć jego ilości o połowę albo rozcieńczyć z wódeczką i zrobić sobie likier. No i dobrze. I mój likier miętowy. Właściwie robię to w dwóch częściach, znaczy robię dwie części mocnego alkoholu, jedna część lekkiego alkoholu. No słuchajcie, i co? Tutaj nie ma żadnej dekoracji. Mogę to ewentualnie zamieszać. I czy ten koktajl jest bondowski? No powiem tak. Brandy z miętą? O, i tak to wygląda. Nie wiem, chyba jest za mało męski nawet dla tamtego Bonda różowego. Kolejny koktajl. Ja wiem, że Bond pijał szampana. O nim nie wspomniałem, ale tak. Ale ten koktajl, który zaraz zrobię, to jest szampan w połączeniu z piwem, a koktajl nazywa się Black Velvet. Połączenie szampana i ciemnego piwa. Delikatnie nalewam szampana. Słuchajcie, możecie użyć wina musującego. Tak naprawdę do połowy kieliszka.
Następnie idzie ciemne piwko. Oryginalnie Guinnessik. Dobrze. Ja tego Guinnessika, kochani, delikatnie naleję po łyżeczce. Może uda mi się zrobić warstwę. I już wiem, dlaczego ten koktajl nazywa się Black Velvet. Prawdopodobnie z uwagi na swoją po prostu piękną z wierzchu konsystencję. Trzeci koktajl, który mi może bardziej nie pasuje z nazwy, bo koktajl nazywa się Pink Gin. Jeżeli ja teraz powiem Pink Gin, to wszyscy widzą te truskawkowe, landrynkowe giny. Tymczasem ten Pink Gin to jest tak naprawdę połączenie ginu i troszeczkę aromatycznej angostury. Schładzam kieliszek koktajlowy. Następnie do szklanicy wlewam gin, odpowiednią działeczkę, 60 ml, taką bondowską. Następnie dodaję kilka daszy angostury, która zabarwi nasz gin na kolor czerwony. O, bardziej różowy. Dodaję lodu. I wszystko pięknie wstrząsam. Ale mieszam. Od razu wszystkich bym wstrząsał. No. No może to wszystko wstrząśnięty, niezmieszany. Ten akurat jest zmieszany, kochani. I odcedzam do mojego schłodzonego kieliszka. Dekoracja z zestem z cytrynki. Kochani, i mój Pink Gin jest gotowy. Bardzo ciekawy. Mam nadzieję, że te koktajle, może je wypróbujecie, może troszeczkę jeszcze pomyślicie nad tym, jakie byście koktajle stworzyli dla Jamesa Bonda, ale tak naprawdę mam do Was teraz pytanie. Uważacie, że który z aktorów był najlepszy w roli naszego agenta 007? Oczywiście pomijając mnie, moją kandydaturę, w razie czego jestem gotów. Kochani, kombinujcie z bondowskimi drinkami, wymyślajcie, ale pamiętajcie, nie przesadzajcie.